Witam Was wszystkich serdecznie, te osoby, które będą to oglądać na spokojnie, medytacje znad Atlantyku. Ja mam na imię Natalia, a dzisiejszym moim gościem jest Seweryn Szatkowski. Witam Cię serdecznie, Seweryn. Masz 43 lata, mieszkasz w Warszawie i pracujesz w branży IT. I bardzo mnie ciekawi, jak u Ciebie się zaczęła przygoda z medytacją, Seweryn? Czy to było takie naturalne, jakby jakaś skłonność, czy coś czytałeś, czy coś się wydarzyło w życiu? Opowiedz nam. Co? Czy skłonność? Być może, bo generalnie jestem jakimś takim spokojnym facetem i raczej można powiedzieć refleksyjnym i raczej panującym nad sobą i zwracającym uwagę, co jest w środku. Ale wiesz co, tak naprawdę o medytacji po raz pierwszy to się dowiedziałem jako dzieciak. Wiesz co, z takich klasycznych filmów z naszych czasów młodzieńczych, z Bruce'em Lee, z Van Damme, z Stevenem Seagalem. Wtedy tak, na tych są filmy takie sceny, gdzie ci faceci oprócz tego, że oczywiście walczą i to, co wiesz, gwiazdorzy na akcji, to też są takie sceny, gdzie oni medytują. Do dzisiaj pamiętam taką scenę ze Stevenem Seagalem, kiedy on się uzdrawiał, bo tam miał jakąś kontuzję ciężką, siedział medytował, miał jakieś takie różne kadzidełka wokół siebie. To była króciutka scena, tak? Ale wiesz co, takiemu młodemu chłopakowi jak ja wtedy, no, wtedy nie było też internetu, tak? Nikt wokół mnie ani nie medytował, ani nie interesował się tym. I to po prostu dało mi taką świadomość, że istnieje coś takiego. Myślę, że to był taki pierwszy kontakt. Później też takie dziecinne, wiesz, Gwiezdne Wojny, tak? Czy The Jedi, No, co ja to lubię pakiet. Gwiezdne Wojny. Opieram się, żeby nie oglądać przez 2 lata, ale w końcu obejrzałam. No. Tak, wiadomo, tam jest to Klasyka. wszystko uproszczone, tak, i w zasadzie nie mówi nic o istocie medytacji, natomiast no, sam fakt, że znowu tak, ci bohaterowie dzieciństwa to robili, to gdzieś tam to w głowie tkwiło. A oprócz tego, wiesz co, jako młody chłopak trenowałem jiu-jitsu, takie tradycyjne japońskie, i tam też pamiętam, że przed każdym treningiem był taki moment, który był takim momentem wyciszenia się. To nie było długie, bo to trwało dosłownie z minutę chyba. Na końcu tego całego rytuału były ukłony wobec tam mistrza, nauczyciela i tak dalej. Natomiast też to był jakiś taki już, można powiedzieć, praktyczny, tak? Praktyczne zetknięcie się z medytacją. Z tym, że mówię, to była bardzo, bardzo króciutka ceremonia, która trwała około typu, wiadomo, trening trwał mniej więcej godzinę. Nie chodziło o to, żeby medytować, tylko się nauczyć walczyć. A później, wiesz co, w momencie, kiedy nadal jeszcze nie było w Polsce internetu, zacząłem też poprzez sztuki walki, właśnie to jak trenowałem, zacząłem jakąś tam literaturę czytać na ten temat. I tam też, jak się okazało, było no, sporo rozdziałów poświęconych medytacji, temu, czemu to służy, po co to robią ci ludzie itd., itd. I myślę, że to był taki pierwszy kontakt z medytacją, gdzie jeszcze nie miałem zielonego pojęcia w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, tak, tylko tak naprawdę naśladowałem to, co widziałem w telewizji. Wiesz, to, co robili ci faceci. Pamiętam jak dzisiaj, że kiedyś, jak też byłem nastolatkiem, tak, wczesnym nastolatkiem, tam coś biegłem, jakąś nogę sobie delikatnie skręciłem i potem szedłem do domu, tak jak ten Steven Seagal, wiesz, w filmie, starałem się usiąść i wiesz, koncentrować się na tej bolącej nodze. Na szczęście nie było to aż takie duże skręcenie, żeby się skończyło u lekarza, ale takie próby, wiesz, nie miałem żadnego pojęcia, po prostu siedziałem tak jak on, tak, i koncentrowałem się na tej nodze, licząc na to, że siłą woli, wiesz, wyleczę ją sobie, tak? Więc to był chyba taki pierwszy kontakt z medytacją, a później no już w dobie internetu, tak, kiedy ta wiedza była w zasadzie na wyciągnięcie ręki, no to też różne informacje, różne strony, różne filmy. I tak naprawdę, słuchaj, pierwszą taką lekcją, można powiedzieć, medytacji, to też ja nigdy nie chodziłem na żadne kursy, nigdy, wiesz, nikt tak mnie face to face nie uczył tego. Pierwszą Mogę Cię taką. prosić troszeczkę głośniej, odrobinę głośniej, bo mi się wydaje, że może być problem potem, żeby ten troszeczkę może mikrofon jakbyś tam podgłośnił u siebie albo trochę tutaj wyżej, nie? O, dobra, Dobra, teraz mi dzięki. dobrze. Wiesz co, taką pierwszą aplikacją, de facto, z której się nauczyłem medytować, z której korzystałem, to była taka aplikacja, jeśli dobrze pamiętam, się nazywa Headspace. O, Headspace, tak, słyszałam. To jest aplikacja, oni też fajną stronę mają, chyba dużo jest takich darmowych informacji, artykułów. Ona jest anglojęzyczna, więc to tylko ewentualnie dla tych, którzy się tym językiem posługują.
Ale tam pamiętam, że te pierwsze takie lekcje, gdzie to były takie, wiesz, medytacja dla początkujących, one-on-one, sobie odpaliłem aplikację na telefonie, włożyłem słuchawki do uszu. I fajne było to, że tam jest taka osoba prowadząca, tak? Bardzo fajny głos ma, spokojny i podczas tej medytacji namówi na samym początku, tak, żeby się, wiesz, koncentrować na oddechu, na tym akurat, czego ta konkretna lekcja dotyczyła. I fajnie też jest to, że po zakończeniu są zawsze takie 3 do 5 zdań, może troszeczkę więcej na temat tego, na co zwrócić uwagę. I tam dla mnie było taką bardzo dużą rzeczą, która była taką zmianą, bo zawsze medytacja, jak mi się kojarzyła, to tak ludzie też mówią, tak, którzy nie do końca chyba wiedzą dużo na ten temat, że medytacja to jest niemyślenie. Tak? Ja z jakiegoś powodu starałem się podczas tych swoich takich sesji, kiedy sam się uczyłem, faktycznie nie myśleć, a to jest trudne, tak? Bo to, co mamy w głowie, jest stworzone do myślenia i sam fakt, że mówisz sobie nie myśl, to już powoduje, że myślisz. Tak, i powoduje frustrację też, bo mówią, że masz nie myśleć tak. I teraz ja tu wszystko myślę, odczuwam i kurde, coś jest ze mnie tak, nie? Tak. Nakręcasz się jeszcze, bo się myśli pojawiają. Nie, ja się nie nadaję do tej medytacji, bo ludzie to zostawiają. I wiesz co, i tam była fajna taka jedna lekcja, w której ten prowadzący powiedział, że to nie chodzi o to, żeby nie myśleć, tylko żeby akceptować te myśli i pozwalać im płynąć dalej, żeby nie walczyć z nimi, tak? To nie chodzi o to, że tak jak wiesz, mucha natrętna przylatuje i ty musisz zrobić wszystko, żeby ją odgonić od siebie i właśnie się nakręcasz. Tam była fajna taka analogia do drogi i facet, który to opowiadał, powiedział, wyobraź sobie, że siedzisz sobie gdzieś tam na jakimś wzgórzu i na dole jest droga, tak? I po tej drodze, jak to po drodze jeżdżą samochody, bo droga do tego służy, żeby jeździły po niej samochody, tak samo nasz umysł służy do tego, żeby się pojawiały myśli. I teraz tak, jeśli siedzisz i patrzysz sobie na tę drogę, pojawia się jakiś samochód, to nie wkurzaj się, że on się pojawił, że ci przerywa kontemplację widoku, tylko popatrz na niego, o, okej, fajny samochód sportowy, tam terenowy, kolor taki i taki, patrz sobie, jak on sobie jedzie tą drogą i pozwól mu zniknąć za zakrętem. I to samo było w odniesieniu do myśli, tak, że jeżeli się jakaś myśl pojawi, ona się na pewno pojawi, to nie wściekaj się, że ta myśl się pojawiła, nie próbuj się do niej dosiąść tak i pojechać z nią razem, tak jakbyś wsiadła do tego samochodu, tylko okej, okay, tak jak taki człowiek patrzący z boku na drogę, tak, no jest samochód, tak, okej, okay, no to jest myśl o taka i taka, no dobra, fajnie, ale teraz jestem zajęty czymś innym, więc ta myśl sobie gdzieś tam powędruje i faktycznie ona sobie tak przepływała i znikała za zakrętem, tak. Jeśli jeszcze sobie zwizualizowałem tą drogę, że faktycznie tam coś, wiesz, ta myśl sobie po tej drodze zasuwa, to było naprawdę ogromną zmianą dla mnie, tak, no. Bo wcześniej nie walczyłem, frustrowałem, no, w ogóle niemyślenie przez 10 sekund to jest już wyzwanie dla człowieka, wydaje mi się. Natomiast fakt, że akceptowałem, że one się pojawiają, mówiłem, okej, okay, dobra, fajnie, teraz dalej. No i to mnie uspokajało. I za każdym razem, kiedy się pojawiała jakaś tam myśl, to A powiedz, a jak sobie radzisz właśnie, bo jak są, ja na przykład bardzo lubię się ruszać, więc mi było trudno na początku usiąść w medytacji siedzącej, bo wolałam tai chi i biegać, tańczyć, a jak sobie właśnie radzisz, jak jest intensywnie, bo czasami jakaś myśl jest intensywniejsza odnośnie powiedzmy przeszłości, że coś zrobiliśmy, że jesteśmy, wiesz, rozczarowani albo jesteśmy źli i wtedy to się tak, wiesz, czuje się w ciele taką niedobrą emocję, nie, taką mocną, czy w brzuchu, czy w ciele i jak na przykład ty sobie z tym radzisz? Jakieś takie konflikty czy coś, bo ja wiadomo, jak medytujesz więcej, to jakby łatwiej z tym, nie? Ale jak ktoś na przykład jest początkujący i nas słucha, to co byś na przykład powiedział, jak sobie radzić z czymś takim? Co? Może doświadczenia? Nawet podczas medytacji, a nawet podczas takiego, wiesz, zwykłego dnia, kiedy nachodzą się takie myśli, wiesz, nie wiem, a to się coś wydarzyło, coś zrobiłem źle, albo nie wiem, prezentacji mam nie proszę, nie poradzę sobie i tak dalej, i tak dalej. Fajną kiedyś taką technikę usłyszałem, żeby traktować właśnie te myśli jako osoby, tak? Jeśli ktoś ma taką, potrafi sobie wyobrazić sytuację, to niech sobie zwizualizuje tę myśl jako osobę, która do ciebie przychodzi. I na zasadzie takiej, wiesz, otwierasz drzwi i stoi, no jest, no dobra, jesteś, no to chodź, wejdź, no co chcesz tak naprawdę. No, bo ja tutaj przyszedłem ci powiedzieć, że sobie trochę poradzisz na prezentacji. No, ale no, dobra, co mi po tej wiadomości, tak? Ja muszę tę prezentację poprowadzić, żeby wiesz, wytworzyć taki, nie wiem, dialog wewnętrzny, żeby stanąć z boku, żeby nie utożsamić się z tą złą energią, z tą złą myślą, tylko w zasadzie z nią porozmawiać, tak? I na zasadzie tak jak z takim, wiesz, sąsiadem natrętnym, dobra, słuchaj, no to przyjdź, jutro pogadamy, a ja teraz muszę popracować, bo
bo mam robotę taką i nie mam czasu na ględzenie, że coś się nie uda, że jestem do niczego i tak dalej, i tak dalej. Ta metoda w moim przypadku działa, tak? Takie pozwala też taki stworzyć dystans, wiesz, do tych wszystkich negatywnych emocji i myśli. Może właśnie dlatego, że ją sobie personifikuje. To niekoniecznie musi być jakaś konkretna osoba, tak po prostu jakaś tam meta postać, tak? Ale sam fakt, że coś przychodzi, coś jest powiedzmy fizycznego, tak? I taka rozmowa z tą myślą, z tą energią negatywną, zauważam, że w moim przypadku to działa. Ale z kolei to, żeby ona się pojawiła, znaczy to, żebyś miała świadomość, że ta myśl przychodzi, to jest akurat to, co mi daje medytacja, tak? Dwie rzeczy tak naprawdę daje mi medytacja. To jest właśnie świadomość tego dialogu wewnętrznego. Bo możesz być, fajnie się mówi, tak, okej, okay, no jak się pojawia jakaś myśl, to zrób to i to. Natomiast sporo osób pewnie powie, i też tak miałem, tak, no, ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy ta myśl przychodzi? Po prostu zaczynam tam sobie w głowie ujadać na siebie, tak, i nie mam świadomości tego, co się dzieje. No i to właśnie jest to, co medytacja. Wiesz, że te samochodziki takie pojawiające się, że jest jakaś myśl, ja mam świadomość tego, że ta myśl się pojawiła, tak? Wiadomo, że na samym początku tego się nie da się zrobić za pierwszym, wiesz, podejściem, no bo to wymaga jakiś tam trening, tak samo jak za pierwszym razem się nie podciągnie, 20 razy na drążku, bo to wymaga treningu, tak samo z medytacją i z tą świadomością myśli, że mogę to zauważyć, ponieważ jestem uważny tak do środka, tak? Widzę, co się dzieje w głowie. I to jest Czy to jest trening? chyba największa zasługa medytacji. Czyli trenujemy się, nie? Że niektórzy z nas może mają łatwiej, tak jak ty już się interesowałeś dzieciństwem, więc jakby to tam cię ciągnęło w tym kierunku i obserwowałeś się, jakby testowałeś na sobie, o co chodzi, a potem jakby bardziej w to poszedłeś i zacząłeś szukać, nie? Więc to jest. Tak, jest to w ogóle, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że to jest przynajmniej dla mnie, tak? Ja powiem Ci szczerze, że ja nie szukam w medytacji jakiejś takiej, wiesz, ogromnej duchowości, nirwany. Pewnie fajnie byłoby to odczuć, tak, czymkolwiek jest nirwana. Natomiast dla mnie to jest praktyczne zajęcie, wiesz. Tak samo jak ćwiczenia fizyczne, które nie ćwiczę po to, żeby, nie wiem, jakoś fajnie wyglądać, czy żeby tam, wiesz, wyglądać tak jak gości na Instagramie, czy gdziekolwiek. Ja po prostu wiem, że jeżeli się przestaje ruszać, to mnie wszystko zaczyna boleć, tak? Tracę energię, wiesz, tu w krzyżu mnie łupie, w plecach mnie łupie, tu ręka mnie boli i tak dalej. Ćwiczę po prostu, żeby tego uniknąć. I to samo myślę jest w moim przypadku z medytacją. Wiesz, wiele osób chyba jakoś tak, nie wiem, może unika medytacji albo boi się jej, bo jakoś podświadomie łączy to, wiesz, z duchowością, tak? Tylko z No to jakiś buddyzmem. odlot totalny, nie? Tak, ale wiesz, to jest tak jak wydaje mi się z modlitwą, tak? No nie musisz zostać, wiesz, zakonnikiem, żeby się pomodlić, jeśli ktoś ma ochotę tak rano się pomodlić. I myślę, że to samo jest z medytacją, tak? Nie trzeba zostać mnichem, albo nie trzeba, wiesz, za bardzo nurkować w te tematy związane z buddyzmem. Owszem, jeśli kogoś to interesuje, proszę bardzo, ale to nie jest konieczne, tak? Dla mnie to jest po prostu ćwiczenie, takie jak się, wiesz, ćwiczy mięśnie na siłowni, czy gdziekolwiek ktoś ćwiczy fizycznie. To medytacja jest takim treningiem głowy. Wystarczy, że 10 minut. Tak, bo czasem nasze mentalne formacje, jak to też się nazywa, mogą blokować nas na tym, że po prostu, że to jest fajna rzecz, można się wyciszyć, można więcej sobie zobaczyć i podejmować dobre decyzje i klarowność mieć, tak? I być spokojnym i takim zrelaksowanym w sobie, w swoim ciele. Dokładnie. Nie? A czasami nasze myślenie może coś tam blokować, bo się uczepimy tam jakiejś, nie wiem, filozofii, czy oczywiście wszystko jest, dla każdej jest inny, każdy ma inną metodę i każdy co innego woli, nie? To, co jeszcze zauważyłem, że daje mi medytacja, to taka reakcja na bodźce, wiesz, które do nas docierają. O tym bardzo fajnie mówi Rafał Mazur. Kiedyś rozmawialiśmy, tak, na temat, prowadzi bloga z jaskiniowca i między innymi o tym też mówił. On jest dosyć specyficzny, bo wali prosto z mostu, więc to też nie każdemu może przypaść do gustu. Mi bardzo pasuje sposób jego mówienia, bo to nie owija bawełnę. Ale on na taką fajną rzecz zwrócił uwagę, też kogoś chyba jakieś badania cytował, bo on sam badań nie prowadzi. Wiesz co, to była taka historia, bo wszyscy znamy eksperyment Pawłowa, tak? Przynajmniej większość z nas zna eksperyment Pawłowa, tak? Gdzie Pawłow w uproszczeniu, tak, wywoływał reakcje konkretne u psów na podstawie bodźca jakiegoś, tak?
I ludzie, wydaje mi się, my mamy takie skłonności myślenia, że no, my nie jesteśmy zwierzętami, tak? No, my nie reagujemy tak na bodźce, a zupełnie inaczej. Tak? Wystarczy spojrzeć, jak reagujemy na telefony. Jak siedzisz z kimś przy stole, wiesz, zawdzięczy telefon, człowiek od razu sięga odruchowo. Więc jest bodziec i jest reakcja. I teraz wydawałoby się, że nie mamy na to wpływu, tak? No, bo tu jest coś się wydarza i my reagujemy. I to, na co zwrócił uwagę Rafał i to fajnie do mnie dotarło, to, że tak naprawdę mamy możliwość reakcji, ale to jest ta jedna sekunda pomiędzy bodźcem a reakcją. Ale żeby zadziałać w tej jednej sekundzie, to musisz mieć świadomość pojawienia się tej myśli. I to znowu jest to, co też w dialogu wewnętrznym. Musisz mieć świadomość tego, że jakaś tam myśl się pojawia, żeby móc coś z nią zrobić. A możesz mieć tą świadomość wytrenowaną poprzez medytację, tak? Poprzez siedzenie i zwracanie uwagi na to, co się dzieje w twojej głowie. I to jest też dla mnie. Ja w zasadzie teraz przestałem faktycznie po tym, jak sobie potrenowałem przez parę miesięcy, to wiesz, potrafi telefon zaplumkać, zabrzęczeć i ja jeśli coś robię innego, to w zasadzie nie wstanie, nie robię tego. A miałem taki odruch, że zabrzęczał od razu. To jest ogromna też właśnie dyscyplina i tę umiejętność zauważenia, że nie jesteś autopilocie, lecisz, tylko umiesz zatrzymać się, wziąć oddech. Ja pamiętam, jakby taka śmieszna historia, byłam na medytacjach 10-dniowych ciszy i obserwowałam raz w pokoju, bo byliśmy tak, na jednych medytacjach byliśmy osobno w pokoju, a potem byliśmy w 4 kobiety w jednym pokoju. I pamiętam, że właśnie wtedy tak z taką intencją szłam, żeby się oczyszczyć ze złości, bo mnie tak ciągle coś mnie irytowało i po prostu od razu, wiesz, mnie zapalało. I pamiętam, że obserwowałam dwie kobiety i tam nie mogliśmy rozmawiać. I ja tak czekałam, co tam się wydarzy. Jedna pani była przy oknie, łóżkiem, a druga była od strony drzwi i ta od strony drzwi otwierała wiecznie to okno, a tamta zamykała i się wściekała. I dla mnie to było. Nie mogę sobie tego powiedzieć. Ja mówię, będę sobie obserwować, bo to jest dokładnie to, czego ja szukam, żeby ten gniew w końcu ogarnąć. I ta kobieta raz się wkurzyła, bo się wykąpała, a to okno było otwarte przez cały dzień, było zimno, ona wróciła i tam jeszcze trzaskała tymi drzwiami, tymi oknami, zamknęła tam firany i przysunęła swoje łóżko do okna, żeby tam nikt nie otworzył, to było takie balkonowe. I ja mówię, kurczę, no złość jest rzeczywiście wariactwem, totalnym wariactwem, nie, że po prostu walczysz i tam nie ma żadnej komunikacji, ale w końcu poszły do menadżera i wyjaśniły, tak, ale dla mnie obserwacja tego była po prostu wow. Że nakręcasz się i tam było widać, jak ona chodzi i już jest cała, tam się w niej piętrzy i to bez słów i widzisz, jak tam ciało się napina. Wow, to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Widzieć to tak, i tak. Potem na sobie zauważyć, wow, że ja tak też, wiesz, reaguję na jakieś małe rzeczy. Mówię, bardzo fajne jest moim zdaniem właśnie to takie, jeśli ma człowiek umiejętność, a ją można moim zdaniem wytrenować, żeby właśnie tak stanąć troszeczkę z boku, tak? I wiesz, nie wściekać się tam, gdzie zaciskać zęby, tylko jednak tak, wiesz, stanąć z boku, poklepać samego siebie po ramieniu i powiedzieć, ej, no zobacz, jak się zachowujesz, no. Tak. To nie tędy droga. Ale to właśnie moim zdaniem jest kwestia takiej, wiesz, no, uważności, tak jak mówi się o uważności, że powinniśmy zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje, większą, to myślę, że to dotyczy też emocji, tak, myśli. No, a to z kolei można trenować przez inne emocje. Jasne. Patrzę sobie tutaj, czy jeszcze jakieś pytanie tobie mogę zadać. A na przykład właśnie jak pracujesz, bo dużo pracujesz, rozumiem, mentalnie, bo jak jesteś IT fachowcem, to jesteś cały czas w głowie, więc jak na przykład, czy w ciągu pracy sobie, wiesz, mówisz, o Sever, weź głębszy oddech, zrelaksuj dłonie, idź na spacer, jak to wprowadzasz, bo mi zawsze zależy na to, żeby wprowadzać tą medytację, wiesz, w praktykę codziennie, tak, że nie tylko siedzę, tak jakby jest siedząca medytacja, walking meditation, w chodzeniu i mamy to wprowadzać jakby we wszystko, czy kroimy coś w domu, czy pierzemy, czy jesteśmy w kontakcie ze sobą, rozmawiamy i też wracamy do ciała. Czy ja staram się słuchać ciebie i wracać do ciała, do oddechu? Jak ty to robisz w pracy? Wiesz co, staram się być właśnie świadomym myśli, tak, bo zauważyłem, że jestem raczej spokojną osobą, natomiast czasem w głowie, wiesz, mam zoo po prostu i wiesz, tych myśli lata w tym z powrotem, wiesz, jedne przekrzykują drugie. Staram się robić w ten sposób, że jeżeli nad czymś pracuję, to znowu mieć świadomość tego, że się pojawia jakaś myśl, która nie dotyczy tego, co teraz robię. I na zasadzie, okej, dobra, to wróć za chwilę, tak? A jeśli tego nie miałem, to łapałem się na tym, że wiesz, na przykład od razu jakaś tam, wiesz, nowa zakładka
i wpisywałem, bo coś tam mi do głowy przyszło, że coś tam miałem zrobić, albo wiesz, dowiedzieć się czegoś interesującego, albo czasem jest tak, że wiesz, mamy dostęp do niekończącej się ilości wiedzy, więc no, tak naprawdę jak siedzisz i coś robisz, pojawia się jakiś, wiesz, fragment, którego nie do końca rozumiesz, no to można tak naprawdę szukać informacji na ten temat, tak? Ale to mnie nie przybliży do rozwiązania tego, co w tym momencie robię, więc staram się to po prostu być świadomy tego, tych myśli, które się pojawiają. Natomiast w pracy, wiesz co, bardzo też często ja stosuję taką tą technikę Pomodoro, więc sobie ustawiam zegarek, wiesz, na 30 minut na przykład, albo sobie puszczam jakiś utwór, wiesz, który trwa powiedzmy godzinę, tak, konkretną ilość czasu. I staram się przez ten czas zapowiedziany nie odrywać się od tego, od tego, co robię. Czy skupiasz się na jednej rzeczy? Tak, bo nawet wiesz, jeśli w pracy ludzie czasem piszą do mnie, wiesz, wyskakują jakieś komunikaty, maile i tak dalej, to gdybym na wszystko reagował od razu, to nie byłbym w stanie nic zrobić, więc muszę sobie po prostu te rzeczy, które się pojawiają w trakcie jakiegoś wykonywania jakiegoś konkretnego zadania, odłożyć na później. No i znowu, i to mi też medytacja pomaga w tym, że no jestem skupiony na tym, co robię, tak? I jestem w stanie kontrolować te pojawiające się myśli, że nie reaguję od razu, wiesz, jak właśnie taki pies Pawłowa, że coś się tam pojawiło i trzeba kliknąć powiadomienie, bo mail, ktoś jeszcze składa mnie maila, tylko to kontroluję. Ale to, co powiedziałaś, jest fajne, bo też się łapię na tym, że staram się, wiesz co, podczas takich zwykłych czynności domowych koncentrować tylko na tej czynności, wiesz, żeby nie robić tego na autopilocie, żeby nie robić czegoś, nie wiem, zwykłe, wiesz, słanie łóżka tam, zmywanie naczyń, nie wiem, no cokolwiek to się w domu robi, żeby to nie było takie, że ja to robię na autopilocie, a głowa jest zupełnie gdzieś indziej, tylko staram się koncentrować na tych zajęciach, tak? Dosłownie nawet, wiesz, nie wiem, wycieram szklankę, to sobie mówię, dobra, teraz ją odstawiam do szafki, tak, żeby ten mózg był czymś zajęty faktycznie jakimś tam dialogiem, ale dotyczącym tego, co w tym momencie robię. I to też zauważam, że mi pomaga w takim dziennym, znaczy takim codziennych pracach, tak, gdzie to skoro uczę się koncentrować na, nie wiem, podczas zmywania naczyń, no to tak samo się uczę koncentrować na zadaniu podczas pracy, tak, kiedy coś tam robię już zawodowego. I to wszystko jakoś się ze sobą łączy. Myślę, że to jest kwestia wytrenowania, tak, że na początku faktycznie to może nie działać, może nam się nie udawać, a poza tym i tak się nam może nie udać, tak, możesz trenować co 10 lat, a i tak są dni takie, gdzie jest dno, tak, po prostu, albo ci się nie chce wstać, albo wiesz, nic ci nie wychodzi. I okej, no nic się nie stanie, jeśli będzie taki jeden dzień, tak, czy dwa dni. Ważne, żeby mieć świadomość tego, że taki dzień się pojawił, że jest gorzej. I spokojnie, żeby wrócić na te swoje tory, tak, to za jakiś czas. To też wydaje mi się, że nie ma co walczyć, nie ma się co poddawać, bo też miałem taką sytuację, że coś mi tam nie wychodziło przez 2-3 dni, zostawię. To nie o to chodzi. Zawsze jest gorszy dzień. Tak samo jest czy z medytacjami, tak? Jak siedzisz, medytujesz, też są takie dni, że łatwo mi się mówi tak te samochody odjeżdżające, myśli i tak dalej. A czasem mam tak, że rzucam się na każdy, wsiadam i wiesz, wtedy się przyznaję, na przykład staram się zastanawiać, czy coś się wydarzyło, tak, co spowodowało, że jestem taki rozkojarzony, czy może coś innego zjadłem, tak? Czy się nie wyspałem, czy nie wiem, jakąś rozmowę z kimś odbyłem, czy coś mnie czeka w przyszłości właśnie za dwa dni, tak, i to z kolei wpływa na mnie w jakiś tam sposób. Tak. I te rzeczy pomagają. Czy jesteś bardzo świadomy siebie i co się dzieje, nie? Tak. No, to bardzo pomaga i moim zdaniem jest to kwestia medytacji, bo wszystko jest do wytrenowania. Poza tym, wiesz co, myślę, że też warto, jak ktoś nie miał do czynienia jeszcze z medytacją, to wspomnieć o czymś takim, że tak jak na początku ci mówiłem, że dla mnie medytacja jest trochę takie ćwiczenie fizyczne, tak? A aktywność fizyczna to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak? Jednej osobie pasuje bieganie w maratonach, drugiej podnoszenie ciężarów na siłowni, a trzeciej, nie wiem, jeżdżenie na rowerze. I kwestia jest tego, żebyś znalazła taką aktywność, która tobie pasuje. Tak? I wydaje mi się, że to samo jest z medytacją, no bo przynajmniej ja, wiesz co, takie pierwsze moje takie medytowanie, no to tak jak ci mówiłem, takie zwykłe siedzenie, później się nauczyłem liczenia oddechu, tak? To było dla mnie w miarę okej. Okay. Później to, co mi ta aplikacja Headspace podpowiedziała i to chyba najlepiej na mnie działa, to taka medytacja, gdzie zwracasz uwagę na oddech, ale również na różne części ciała podczas tego oddychania. Taki body scan.
Tak, ja zauważyłem, że jestem też osobą taką, która wizualizuje bardzo często, więc z kolei dla mnie medytacja z mantrą, złapałem się na tym, że to odpada, tak? Bo ja byłem w stanie jednocześnie mówić tę mantrę w tle, a odpalić sobie obrazy zupełnie inne. Więc to tak jak wiesz, bym oglądał telewizję, a tutaj by radio brało. Więc nie byłem w stanie. Troszeczkę mi pomagało, jak sobie te dźwięki z mantry wizualizowałem tam pod jakąś postacią, tak? No bo widziałem wtedy i mózg był zajęty tym patrzeniem, ale sama mantra to nie, tutaj sobie wiesz, gadałem w myślach, a obrazy sobie leciały już zupełnie czymś innym. No więc wydaje mi się, że trzeba popróbować różne rzeczy. Ja kiedyś też jeszcze próbowałem, to się nazywa trening autogenny Schulza, chyba coś takiego. Aha, to Jak sobie słyszałam. pogooglacie, to można znaleźć informacje. Jeśli dobrze pamiętam, to jest taka metoda stworzona jeszcze przed II wojną światową przez chyba niemieckiego psychologa czy psychiatrę. On też czerpał z buddyzmu, z zen. I to jest taka trochę terapeutyczna metoda, która polega w dużym skrócie na tym, żebyś sobie wytwarzała pewne doznania w różnych częściach organizmu. Czyli na przykład człowiek leży i wiesz, koncentruje się na swojej stopie i mówi, wiesz, ona jest bardzo, bardzo ciężka teraz, tak? Albo jest bardzo, bardzo zimna, albo bardzo, bardzo ciepła. Chodzi o to, żeby w różnych częściach ciała wizualizować sobie różne doznania. Tego też próbowałem. Ale to z kolei jakoś za dużo czasu mi zajmowało, tak? Tak, tak rozumiem. To też odnosi się do vipassany. Vipassana oznacza widzieć rzeczy takie, jakie są. I właśnie vipassanie też mówią, że ludzie czasami oczekują jakichś, nie wiadomo, odczuć w ciele, a to właśnie te uczucia są. I spocenie, i ciepło, czy zimno, stóp, rąk. Tak, normalne takie odczucia, ale ten nasz umysł poszukuje czegoś specjalnego, szczególnego. Czy ja prawdopodobnie niedobrze medytuję, bo nie mam jakiejś tam nirwany, bo nie mam tam czegoś. I jakby odchodzę wtedy od tego bycia tutaj, tu i teraz, nie? Czy tego mindfulness, że jestem w 100% w umyśle i znaczy w umyśle, umysł jest w 100% w tym, co ja robię. Tak jak wcześniej mówiłeś, w zmywaniu, czy to wprowadzone jest jakby już w praktykę, nie? W życie. Bycie z... Tak, bo ludzie oczekują często, wydaje mi się, że sami wszyscy oczekujemy tak, że nie wiadomo czego, tak? A tak naprawdę no, życie to codzienność, tak? I często się okazuje, że nawet jak się rozmawia z tymi ludźmi, wiesz, którzy tak zwany nieprawdopodobny sukces życiowy, to się okazuje, że oni czerpią radość z najprostszych rzeczy, tak? Ja pamiętam kiedyś taki wywiad był z Billem Gatesem, tak? I ktoś mu zadał pytanie, co lubisz robić? I tam oczekiwanie było, że powie nie wiadomo co. On powiedział, lubię zmywać naczynia. Powiedzieć. I to sprawia mi przyjemność. Taka nam się wydaje, że nie wiadomo co. I myślę, że tak samo właśnie w medytacji powiedziałeś, tak? Że oczekujemy, że nie wiem, wiesz, nie marzy się parę centymetrów nad podłogą, a to o to chodzi, tak? To chodzi o to nawet właśnie, żeby mieć świadomość, że nie wiem, wręcz mi duży palec na przykład, tak? W tym momencie, ale sam fakt, że sobie zdajesz z tego sprawę, tak? To jest już ta obecność w tym momencie, gdzie jestem. Bo to daje moc wyboru, tak? Że już możesz coś podjąć, jakąś dobrą decyzję dla siebie, nie? W ten prezent moment. A powiedz mi, bo jeszcze w mailu mi fajnie tak napisałeś właśnie. Mięczaki, twardziele, przytulacze drzew, dźwiganie żelaza. Może wróćmy do tego i wrażliwości mężczyzn, nie? Bo często właśnie więcej może kobiety opowiadają o medytacji, o tym self-development. I właśnie ciekawi mnie właśnie, co możesz jeszcze się na ten temat powiedzieć. Tak, no jest tak, bo pytanie było, dlaczego zaczęliśmy rozmawiać tak o tym, dlaczego chyba faceci rzadziej medytują albo nie mówią o tym, czy już medytują. Czyli nie wiem, badań nie prowadziłem, ale jako facet Może mogę zacznij. powiedzieć. Co wydaje mi się, że to jest taka trochę właśnie takie myślenie, że medytacja to jest dla dziwnych ludków w Azji, tak, dla dziewczyn, dla tych, wiesz, przytulaczy drzew, rozmawiają, wiesz, z duchami i tak dalej, a prawdziwy facet to zaczyna, powinien pójść na siłownię, przerzucać żelazo, wiesz, crossfit i tak dalej. I okej, tylko że moim zdaniem to jest jedna połowa treningu, tak, bo fajnie mieć, wiesz, silne ciało, zdrowe ciało, ale ten umysł jest też ważny, to trochę tak jak, nie wiem, jak pracuję w branży IT, tak, dla mnie hardware i software jest równie ważne, tak, co z tego, że mam fajny hardware, tak, jeśli oprogramowanie będzie do niczego, no to nic z tego nie wyciągnę i odwrotnie, fajne oprogramowanie, nawet się czasem nie da odpalić na słabym hardware'ze. Wydaje mi się, że to samo jest z nami, z ludźmi, że powinniśmy dbać o te dwie strony, a faceci z kolei, wiesz co, no mówię, wydaje mi się, że taki, wiesz, mit twardziela, to gdzie on tam będzie medytował, tak, to nie dla mnie. A jak się poszuka informacji w internecie, kto medytuje,
to tak jak tobie w mailu napisałem, tak, że wiesz, Clint Eastwood albo Schwarzenegger, tak, no to wiele o tych facetach można było powiedzieć, nadal pewnie można wiele powiedzieć, ale nie to, że są mięczakami, tak, no to są, wiesz, gości, którzy doskonale są świetnymi fachowcami w tym, co robią przede wszystkim, no a też są takimi filmowymi ikonami, wiesz, twardzielstwa, tak, a od wielu lat medytują, nie robią z tego żadnej tajemnicy. Też wiesz, wczoraj nawet po tej rozmowie mailowej zacząłem sobie szukać w internecie, to wiesz, naprawdę wielu sportowców takich aktywnych z przeróżnych dyscyplin medytuje, wielu aktorów, wielu wiesz, biznesmenów, takich wiesz, gości, którzy stoją na czele naprawdę ogromnych jakichś korporacji, tak, facetów. I może się z tym nie obnoszą, a aczkolwiek też nie robią z tego tajemnicy. Więc wydaje mi się, że w facetach jest taki cel, że nie no, facet to powinien mieć mięśnie, ale głowa to troszeczkę, no okej, to już zostawmy komuś innemu. Może to też wynika z takiej czystej niewiedzy, wiesz, o medytacji, bo no, wiesz, jeśli się komuś medytacja kojarzy właśnie z Buddy, wiesz, klasztorami buddyjskimi, wiesz, z facetami w szlafrokach, wiesz, i z tymi głowami, no to faktycznie, no, ale to co wcześniej powiedziałem, czyli musisz zostać, jeśli chcesz się pomodlić, to musisz zostać, wiesz, zakonnikiem. I to samo, jeśli chcę, wiesz, chodzić na siłownię, to muszę zostać zawodowym kulturystą, tak? To nie ma ze sobą nic wspólnego. A głowa jest ważna. Często pewnie się okazuje, że wiesz, że poprzez sport też w jakiś tam sposób dokonuje się taka przemiana w głowie, jaka by się dokonywała podczas medytacji, bo jednak sportowcy też muszą być skoncentrowani na tym, co robią. Raczej mają zajęcia z psychologami, wiesz, nie mentalnymi trenerami. Tak? Przecież jest w ogóle taki zawód, to jest taki mentalny trener. Więc to, co widzimy, tak, że wiesz, jest chłop jak dom, który gdzieś tam wiesz, walczy w klatkach czy cokolwiek, to się potem okazuje, że on wraca do domu i medytuje na przykład, tak, żeby móc też zapanować nad swoimi wiesz, zarówno emocjami, jak i myślami wiesz, podczas treningu. Dokładnie. Zatem też pewnie wiesz, działa grupa jeszcze facetów, tak? Ja to zależy od tego, jest taka teoria, tak, która mówi, że jesteśmy wypadkową 5 osób najbliższych, którymi się otaczamy. Wiesz. Jeśli masz kumpli takich, którzy są otwarci i powiesz im, że medytujesz, to oni, o, jak ktoś tam nie zareaguje, no ale co robisz konkretnie, nie? I tak dalej, i tak dalej. Wiąże się jakaś rozmowa, to też jest coś innego, a jak powiesz kumplowi, wiesz, medytujesz, oni cię wyśmieją. No to wiesz, i będą z ciebie jeszcze tam, wiesz, się naśmiewać przez długi czas, no to wiadomo, że to też takiego gościa może zniechęcić, to też w ogóle próbować coś takiego. Ale też nam pokazuje, jakich mamy znajomych, nie? To bo chodzi o to, żeby być w prawdzie swojej i móc się w tej prawdzie pokazać też przed swoimi najbliższymi. Nie? Też wiesz, właśnie nie tylko kumple, wiesz, jeśli facet chciałby nawet spróbować, ale dziewczyna go wyśmieje, bo nie będzie tam medytacja, tak? To też ma znaczenie. Tak, tak. Bo może też w tym świecie. Też w tym świecie może też dużo wkładamy uwagi na tą zewnętrzne, tak ciało, że to wszystko ma wyglądać, a właśnie umysł też potrzebuje, nasze emocje też trzeba właśnie to jakby poukładać i wyczyścić, nie? No w ogóle umysł, tak jak mówię, dla mnie to jest całość, tak? Czyli jeśli już człowiek się zajmuje tylko wiesz, umysłem, a zaniedba ciało, no to się posypie, tak? Ta część fizyczna. I w drugą stronę, tak? Jeśli ćwiczysz, wiesz, ciało, a nie dbasz to, co masz w głowie, no to też będzie bez sensu, bo się gada jesteśmy całością. No, to dla mnie to jest takie, tak? Że ważne jest zarówno ta część fizyczna, jak i oprogramowanie. No i to nie uciekniesz. Myślę, że to że trzeba dbać o jedno i o drugie, bo to nawzajem na siebie wpływa. A powiedz, bo też masz dzieci i uczysz swoje dzieci medytacji albo z nimi o tym rozmawiasz, czy raczej nie? Czy chcesz im dać jakieś narzędzia takie, żeby też byli świadomi? Masz syna i córkę. Wiesz co? Córkę widziałem, tak bardziej ją chyba interesuje medytacja. Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, tak tylko dałem jej do zrozumienia, że ja też to robię i jeśli będziesz miała jakieś pytania, to oczywiście możemy ten temat porozmawiać. A syn nie medytuje, natomiast mam z racji tego, że bardzo intensywnie tak trenuje piłkę nożną, to też te zajęcia od strony takiej psychologicznej też w klubie ma. Więc nie są to pewne zajęcia związane z medytacją, ale coś, co wskazuje tym chłopakom, że no, w piłce nożnej tak nie liczy się tylko siła fizyczna, ale też przede wszystkim w głowie, tak, to co mają. Widzę,
myślę, że on w wielu, wielu miejscach wtrąca takie rzeczy, które nie mają związku z medytacją, ale widać, że powoli zyskuje świadomość, tak, że to jest właśnie całość, tak, że trzeba szybko biegać i jeszcze mocno kopać, tylko też myślę, że tak od strony oczywiście strategicznej, ale też no, w takich sytuacjach kryzysowych. To co powiedziałaś, teraz mi się przypomniało, jak zacząłem mówić o piłce, oglądałem ostatnio na Netflixie, jest serial o Neymarze, taki krótki, i tam jest taka scena, w której on miał strzelić karnego w jakiejś takiej sytuacji, gdzie to było albo przewóz, tam jakieś mistrzostwo. I on fajnie właśnie powiedział, tak, że stanął przed tym bramkarzem, wiesz, tu pełen stadion ludzi, wiesz, że miliony patrzą, wiesz, na niego w telewizji, i tak mi spojrzałem się, on fajnie opowiadał to. Spojrzałem się na tego bramkarza, mówię, Boże, jaki ten chłopiec jest wielki, tak? No na pewno nie trafię. Ja później właśnie zamknąłem oczy i wyobraziłem sobie coś odwrotnego, tak? Ogromną bramkę i tego malutkiego faceta, który stoi tam gdzieś na dole, tak? I mówię, że to mu bardzo pomogło. Otworzył oczy, no i strzelił tego karnego, tak? I wygrali tam reprezentację w Brazylii, nie pamiętam. Ale to też pokazuje, że zobacz, jaka świadomość jest też w tym człowieku myśl, tak? Że stanął, miał jakieś zadanie do wykonania, pojawiła się myśl negatywna, tak? I natychmiast zareagował w taki sposób, żeby ją od siebie odsunął, tak? Gdyby nie był tego świadomy, nie wiadomo, jak by się skończyła ta sytuacja, tak? Ale miał świadomość, ja nie wiem, czy on medytuje, czy nie, ale na pewno, wiesz, sportowiec tej klasy ma zajęcia jakieś z psychologami, więc w taki czy inny sposób mu te informacje przekazuje, tak? Ale żeby, wiesz, w takiej chwili naprawdę takiego napięcia mieć świadomość tego, że ci się pojawia jakaś myśl, która ci może nie pasować i popsuć szyki, no to jest, myślę, dużo. Super, bardzo fajnie, tak, to jest bardzo ważne narzędzie. Pamiętam, że mi pomogło Louise Hay zdanie, gdzieś byłam koleżanki i patrzę, ona miała na ścianie takie wielkie "This is only a thought and a thought can be changed". To jest tylko myśl i tą myśl można zmienić. I ja mówię, wow, myśl można zmienić? W ogóle wiesz, jakie odkrycie, nie? Bo przeważnie myślimy, że to, co myślę, to już jest prawda na mój temat i w ogóle na moje życie. Byron Katie też wprowadza, nie wiem, czy słyszałeś o Byron Katie, ale ona zawsze tak jakby kwestionuje, zakwestuje twoje myśli na przykład, nie? Mój sąsiad jest zły na mnie. Czy to prawda? Ja jestem zły na sąsiada, tak? I albo ktoś jest inny na mnie zły i tak jakby eksplorujesz to, wow, przetransformować tą myśl, nie? Że to nie jest prawda o mnie, ale tak to przyszło dzisiaj, a za 5 tygodni coś innego. Oczywiście też inna rzecz jak dzieciństwo, przepraszam, ci przerwę, mamy z dzieciństwa też jakieś echo myśli, co nam ktoś powiedział, rodzice, to też zależy kto jakie miał dzieciństwo, to też może nas czasami gdzieś tam podkopywać, nie? Ale wtedy jak jesteśmy świadomi, to można z tym pracować. Przepraszam, powiedz. Tak, nie, to co właśnie mówisz, że wiesz, straszne jest czasem jak się obserwuje, jak się człowiek sam potrafi nakręcić, tak? Że w zasadzie to nie wynika, to jego nakręcenie z faktów, które są, tylko z jego interpretacji faktów, tak, że coś tam, wiesz, ktoś a coś powie, a to albo ja jestem zła, albo mi nie wyjdzie, tak, albo coś straszne, tak, że siedzisz, tak naprawdę nic się nie wydarzyło, a i tak człowiek jest nakręcony. To fajnie Rafał Mazur też właśnie, o którym wspominałem, podał taką historyjkę. Wyobraźcie sobie, że leci dwóch facetów samolotem, tak, i jeden jest przerażony, także w ogóle, wiesz, ledwo siedzi spocony cały samym faktem, że leci, a drugi jest wyluzowany, w ogóle uśmiechnięty, tak, książkę sobie czyta. No i teraz mówi, zobaczcie, co wam tu mówi o, po pierwsze, umiejętnościach pilotów, stanie technicznym samolotu, pogodzie na zewnątrz, no nic, tak, to jest ta sama sytuacja, a jedna osoba ją interpretuje w taki sposób, bo się nakręca właśnie jakimiś swoimi wewnętrznymi myślami, a druga w zupełnie inny sposób. To też pani pokazuje, jak mówię, jedno wydarzenie, a dwie osoby kompletnie inaczej potrafią żeby zinterpretować, tak? I albo na swoją korzyść, albo na nie swoją korzyść. Tak? No i tutaj jest nawet tak medytacja, która pozwala nam zaobserwować ten środek, tak? Wytrenować tą naszą wewnętrzną oko. Jasne, tak. Czyli można sobie naprawdę o wiele, wiele dużo bardziej pomóc, jak właśnie zaobserwujemy to. Też będzie lepszy ten rezultat. No i myślę, nie? Że mówię, nie jest, ważne jest to, żeby jeśli ktoś by chciał zainteresować się medytacją, żeby nie podchodzić do tego w taki mistyczny sposób. To jest fajne oczywiście, tak, jeśli ktoś ma wyższą ochotę, czas i możliwości to zamedytować. Fajnie, ale to myślę, że wielu osobom by pomogła medytacja, gdyby po prostu podeszli do tego, jak to zwykłe ćwiczenie. Wiesz, jeszcze raz powtórz, bo coś cię nie słyszałam. Właśnie tego jak do zwykłych ćwiczeń, tak? Że wchodzę rano, wiesz, sobie pobiegać, tak samo mogę usiąść i te 10 minut posiedzieć, wiesz, i zgodnie z tam taką techniką, która mi pasuje, tak? Bo to też jest takie ważne, żeby
żeby znaleźć ten sposób medytacji, który będzie ten sposób, żeby ćwiczyć po prostu. A jak sobie poradzisz z tym, że mi się nie chce? Wstajesz i wiesz, mi się nie chce. Co zrobić z tą No nie myślą? chcę. Nie chcę. Ciemno jest, zimno, nie chce mi się. To jest najgorsze. Tak. Ja to tak jak kiedyś rozmawialiśmy, wiesz, ja mam zawsze problem, zauważyłem też i przestałem z tym walczyć. Wiesz, mam problem mniej więcej na tydzień czy dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia do połowy stycznia. To po prostu jest zjazd taki, że ja nie jestem w stanie wstać z łóżka i po prostu się poddałem. Wiesz, stwierdziłem, że założyłem, że taki 3 czy 4 lata z rzędu, jak siebie zgaduję, że wcześniej było tak samo. Że jest takie zjawisko, machnąłem na to ręką. Wiesz, mówię, dobra, jest akurat, wiesz, ciemno, wszędzie głucho, wszędzie zimno, w ogóle co ja się będę tam zrywał, mogę wstawać rano. I w tym okresie się poddaję. Śpię sobie, dobra, trudno, są święta, fajnie. Jestem to robił. Natomiast później już się zaczynam zbierać. A jak, wiesz, co zrobić, żeby się chciało, jak się nie chce? Tutaj, wiesz co, wydaje mi się, że nawyki pomagają. Że bo ludzie często mówią o, pytają się, jaką masz motywację i tak dalej. Fajna jest motywacja, ale motywacja wydaje mi się, że pozwala tylko zacząć wiesz, przez pierwsze tam parę dni. A później też wchodzi w grę nawyk, tak? Żebyśmy jednak te pozytywne, tak, bo mówimy o tym, żeby nie robić złych rzeczy na autopilocie, ale z kolei ten autopilot nam jest potrzebny do tego, żeby robić pozytywne rzeczy. I tutaj wydaje mi się, że nawyk, tylko nawyk już zadziała, tak. Taki, że też wstajesz, w zasadzie nawet nie myślisz o tym, że trzeba rano poćwiczyć, nie wiem, czy coś tam zrobić, po prostu to robisz. Tak? Tak. Mi rano, ja lubię rano wstawać, to co mi pomaga rano wstać, to powiem ci, że zimno. Też gdzieś kiedyś taką technikę usłyszałem, że wiesz, jak rano się obudzisz i te 2-3 sekundy leżysz, o Boże, nie chce mi się, to jak popłyniesz, to już to nie wstaniesz, tak? Ja się po prostu odkrywam, często nawet też koszulkę ściągam, jak jest zimno na zewnątrz i sam fakt, że zimno działa na ciało, już mnie troszeczkę zaczyna pobudzać, tak? Już nie, jakbym się opatulił, wiesz, kołdrą, no to już bym odpłynął natychmiast. Zimno właśnie i na przykład woda to mi bardzo. Nawet wystarczy pochodzić podobno, wiesz, bez koszulki, tak żeby faktycznie ściarki były na ciele i to zauważyłem, że mnie nie pobudza. A wieczorem z kolei odwrotnie. Tak, jak chcesz zasnąć, to właśnie ciepełko jest fajne, tak. I też można pomedytować wieczorem. Jak rano się nie chce, też można zmienić na przykład na inną część. Bo ja też tak, mam podobnie jak tak. ty, że też rano, jak jest zimno i tutaj w Irlandii, jak jest naprawdę też ciemno, to nie zawsze się chce. Ale to można też, mi się wydaje, porównać do mycia zębów. Jak jesteśmy mali, to rodzice mówią, dalej umyj zęby i wiesz, że te zęby nie chcesz umyć. I tak po prostu tracisz czas też na ten dialog, umyję czy nie umyję, może później umyję, wiesz. Ale z tym ćwiczeniem też jest tak samo, ja widzę czasami, Natalia, dobra, ćwiczysz już tutaj, czyli wstałaś, jesteś w kuchni, woda się gotuje, ćwiczysz. Nie chcę ci się, ale zobacz, już ćwiczysz, nie? I się sama z siebie śmieję, że sekundę temu mówiłam, ale mi się nie chce, co ty mi robisz, jest ciemno i ty mi w kuchni każesz ćwiczyć. Więc można to też na żart sobie to zmienić też, nie, że takie, no. Mówienie też do siebie w trzeciej osobie pomaga, wiesz co, że tak jak teraz powiedziałaś właśnie, że ona dalej, ja już ćwiczę i tak dalej. Ja też się łapię na tym, że właśnie mówienie do siebie w trzeciej osobie też w jakiś sposób magiczny, nie wiem, pewnie są jakieś badania, które to wyjaśniają, ale dla mnie też to działa, tak? Taka wiesz, stojąca właśnie z boku osoba, która mówi, no weź, rusz się, rusz się, dobra, nie kombinuj, nie masz się, tylko... Tak, taki wewnętrzny wspieracz jakiś wspierający coach czy coś, którego można sobie w środku wzmocnić, nie? Jeszcze wiesz co, a propos medytacji, przypomniałem się taka historyka, gdzieś ją słyszałem o tym, jak jakiś człowiek, to gdzieś w Indiach podobno było, jakiś człowiek chciał się nauczyć właśnie medytować, tak? I poszedł do jakiegoś człowieka, który był jakimś guru, fachowcem od medytacji. No i pierwsze pytanie, jakie ten mistrz zadał temu człowiekowi, to było, czy chcesz wstąpić do klasztoru, czy nie, czy chcesz żyć tak na co dzień. No nie, ja mam firmę, dzieci, rodzinę, to absolutnie, do żadnego klasztoru. No dobra, nie ma problemu. Pytam się, bo zupełnie innych rad bym ci udzielił, jakbyś chciał zostać mistrzem, a jeżeli chcesz mieć codzienne swoje życie, tak pracować, to też ci zupełnie innych sposobów nauczy. Tak? To jest ważne, żeby też zauważyć, że to właśnie medytacja to nie jest jakaś jedna technika, którą wiesz, wpadasz i robisz niezależnie od tego, co jesteś, gdzie, kim jesteś, gdzie jesteś, tylko w różnych sytuacjach, tak? W zależności od tego, ile masz czasu.
Tak, jestem zwolennikiem czegoś, co nam pomaga w życiu, czy pomaga nam lepiej żyć. Nie oddzielać się, że ja jestem lepszy, bo ja medytuję, bo ja jestem, wiesz, nie wiadomo kim. Nie tylko, że staram się być lepszym człowiekiem i mieć współodczuwanie i do siebie, i do drugiej osoby, lepiej rozmawiać, lepiej pracować, lepiej jakby zadbać o siebie, o moją rodzinę, o moje dzieci, nie? Żeby tą energią dobrą się dzielić. Tak mi się wydaje, że to dla mnie przynajmniej tak, nie? Tak to rozumiem. Pewnie też wiesz, ja badań żadnych nie czytałem, ale wydaje mi się też ogromne znaczenie, znaczy inaczej, jest przełożenie jak ludzi, którzy medytują, na ich zdrowie fizyczne, tak? Nawet jeżeli nie ruszasz się, nie ćwiczysz tak fizycznie, to i tak wiesz, kwestie związane z jakimś tam ciśnieniem, tak, poziomem stresu. Wiadomo, że jak się stresujemy, to się różne substancje w organizmie wydzielają, jak się wiesz, nie wiem, mamy problemy z sercem i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też jest pozytyw, tak? Ja sobie nie robiłem badań pod tym kątem, ani to za bardzo się nie interesowałem, ale myślę, że to ma znaczenie, bo też wystarczy popatrzeć, że dużo chyba, wiesz, taki współczesny zachodni psychologii, wiesz, coraz więcej tej terapii się opiera trochę na właśnie takich wschodnich, tak, metodach. Tak, mindfulness, medytacji, tak, i przez ciało, ruch, tak, wszystko przez ciało, żeby, bo jesteśmy połączeni, tak, nie jesteśmy osobno. Układ nerwowy jest wszędzie, nie? Nie tylko w głowie mam neurony, ale w tym ciele. Dobra, to daj mi jedną wskazówkę może dla takiej osoby, która ma jakąś, powiedzmy, sytuację kryzysową i chciałaby zacząć medytować, co byś tutaj, albo jakieś ćwiczenie byś polecił, albo właśnie coś takiego prostego. Co ktoś, kto by chciał zacząć medytować? Czy się uspokoić? Przed jakąś prezentacją, czy czymś, co byś ci mogę pokazał mi tutaj, jeśli chcesz. To, kiedyś się nauczyłem jednej rzeczy, to jest podobno wojskowe, prawda? Nie wiem, czy to jest prawda, ale oddychania takiego właśnie w sytuacji stresowej. W momencie, kiedy oddychasz, to oddech, jeśli bierzesz oddech, to nie bierzesz go w pełnym zakresie, w takim swoim normalnym, tylko do połowy, zatrzymujesz się na sekundę, uzupełniasz znowu troszeczkę i znowu się zatrzymujesz, i znowu stopniowo. Chodzi o to, żeby wiesz, płuca nie pracowały tak, jak zwykle pracują, tylko nabieramy powietrza, zatrzymujemy, nabieramy, zatrzymujemy, nabieramy, zatrzymujemy, wypuszczamy całość i znowu, na trzy na przykład, ten wdech. I być może to ma związek z tym, że przestajesz myśleć o tym, co cię stresuje, i się, bo nie da się tak oddychać nie myśląc o tym, tak? Musisz jednak się skoncentrować na tych płucach i oddechu. I zauważyłem, że to kiedyś mi bardzo, bardzo pomagało w takich właśnie sytuacjach, gdzie wiedziałem, że zaraz muszę wejść, wiesz, na jakąś salę, czy tam będzie ważnego. Byłem przerażony, spocony i taka dosłownie, wiesz, bo to ani nie muszę usiąść w jakiejś, wiesz, pozycji, ani nie muszę zamknąć oczu, tylko dosłownie stojąc przed tymi drzwiami sobie, wiesz, ten oddech tak regulowałem i faktycznie w jakiś tam sposób to napięcie spadało. Być może dlatego, że właśnie się koncentrowałem nie na tym, co mam zrobić za tymi drzwiami, tylko na tym, jak ja oddycham. Może gdybym się skoncentrował na czymkolwiek innym, wiesz, jakimś fajnym widoku i tak dalej, to by też to zadziałało. Natomiast to w moim przypadku w bardzo fajny sposób funkcjonowało. Tak, podzielenie sobie oddechu na trzy. Okej, na trzy. Ja też słyszałam na cztery, że robisz wdech, na kwadracie wdech. To może, raz, dwa, trzy, cztery, potem trzymasz. Raz, dwa, trzy, cztery i potem znowu wydech. Raz, dwa, trzy. Okej. Cztery. Jeszcze jak wizualizujesz, to tak, to by mogło mi pomóc. Obraz jest faktycznie, jeśli sobie nie dość, że się koncentrujesz na oddechu, to jeszcze coś widzisz, to już w ogóle jest. Tak, to pomaga nam się bardziej właśnie to ciało wyregulować, nie? Skupić się bardziej i tą myśl jakby właśnie nie koncentrować się na tym stresie, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy cokolwiek jest to tym stresującym czynnikiem, nie? A jeśli słuchaj, ktoś chce zacząć medytować, to po prostu musi zacząć. No to nie oglądajcie się, wiesz, na wszystkich tam dookoła, że my byśmy ją. Jak się ktoś boi, że go znajomy byśmy ją, to nie mów o tym zdaniem. Po prostu i tyle, tak zacznę to sobie robić samemu, ciszy się. Tak. Jeśli się boisz, że cię wyśmieją, wiesz, rodzina, to wstawaj wcześniej po prostu. Albo już zrób to, jak wszyscy powinni wstać. To też nie wymaga tego, żeby to zarezerwować sobie półtorej godziny. To dosłownie, na samym początku godziny. Też nie trzeba wiesz, jakiejś tam pozycji dziwnej. Troszeczkę głośniej jeszcze sobie, bo teraz znowu cię nie słyszę. Też nie potrzeba wiesz, jakichś tam pozycji specjalnych. Wystarczy usiąść sobie na kanapie, po prostu z prostowanymi plecami, zamknąć oczy i skoncentrować i zobaczyć, co się będzie działo. Tak. I tyle, jak zadziała, to sobie poszukać informacji. Tak. Mówię,
po prostu próbować. To tak samo jak z każdą inną rzeczą. Spróbuj. Ten sposób ci nie dopasuje, to popróbuj sobie coś innego. Fajna jest Wima Hofa na przykład, ta metoda. To pamiętasz też, żeśmy kiedyś chyba rozmawiali, to tak, jest oparta na metodzie, taka ta tumma, to jest to buddyjska medytacja z kolei. I też z parę osób słyszałem, że nic im nie pasowało, nie potrafili medytować w taki sposób, żeby siedzieć i wiesz, i kontrolować myśli, a z kolei ta metoda bardzo im pasuje. Są zadowoleni też w jakiś tam sposób. Tak, bo od razu cię oczyszcza z tych myśli, jakby też wchodzisz jakby do wody zimnej, to jakby nie ma, no może dialog jest, ja na przykład jestem zmarzuchem, to wchodzę, wiesz, 15 minut do wody tutaj, do oceanu i tak sobie, możesz to zrobić, dasz radę, wiesz, i się nagadam przez 15 minut, że mój chłopak się śmieje ze mnie, już byś weszła do tej wody dawno temu, bo on już pływa i się śmieje ze mnie, że ja wchodzę 15 minut, ale to pokazuje ten właśnie, ten nasz stan umysłu, a jak wejdziesz, to się czujesz szczęśliwy, już po prostu nie ma tego analizowania tych różnych myśli, tylko jesteś w wodzie i ciało jeszcze, wiesz, endorfiny ci, kurczę, zafunduje, nie, za to. Tak, ale to z Wim Hofem to jest nie tylko wchodzenie, nie tylko to zimno, wystawienie się na zimno, to jest element całej tej metody, ale on też ma taką fajną metodę, właśnie nie wiem, można to nazwać chyba medytacją, tak? Kiedy się kładziesz na podłodze i na początku bardzo jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, 20 oddechów takiej hiperwentylacji, naprawdę takich, wiesz, mocnych, szybkich oddechów, potem wypuszczasz powietrze i przez minutę starasz się nie oddychać i obserwujesz, co się dzieje w twoim ciele, tak? Jak serce bije, to też jest niesamowite, jak za pierwszym razem zrobiłem, wiesz, że wypuściłem to powietrze, taka cisza, wiesz, nie oddychasz i czujesz, wiesz, serce pracuje, nie biegłem nic, ale to serce miało wrażenie, że wiesz, pracuje jak taki dzwon. I czujesz w zasadzie pulsowanie, wiesz, różne takie odczucia, mówią, że wiesz, ciepło, zimno w różnych częściach ciała i po tej minucie nabierasz powietrza, przez 15 minut nie oddychasz, przez 15 sekund nie oddychasz i wypuszczasz i powtarzasz ten cykl. Tam jest cała taka metoda oparta. Tam podobno też dalej, jeżeli już bardziej są kolejne etapy, to wiesz, osoby potrafią nie oddychać przez 3 minuty, 3,5 minuty, więc naprawdę, naprawdę dużo. I tam się dużo dzieje też właśnie w organizmie, takiego obserwowania tego, co się z tym ciałem dzieje. I to nie wymaga, wiesz, wejścia do wody, tam, lodu i tak dalej. Po prostu leżysz sobie na podłodze i w ten sposób oddychasz. To też jest ciekawe. No i trzeba szukać tego, co nam pasuje. Tak. Co nam pasuje, co nam odpowiada. I czasami nawet dobrze poszukać, sprawdzić paru nauczycieli, czy na zapisać się do jakiejś grupy, zobaczyć. Nie? Nie chodzi o to, żeby podążać za jakimś nauczycielem, ale żeby to było dla nas wspierające. I jak, no oczywiście, jak ktoś sobie chce podążać za kimś, to jasne, to każdy jest inny. Nie? No i co zapowiedziałaś, też pora dnia ma tak. znaczenie. Kiedy możemy, tak, żeby zorganizować czas. Ja sobie na przykład zdarzyło mi się, wiesz, że trafiłem w pracy w biurze, pójść do, wiesz, do toalety, usiąść, wiesz, przez 10 minut właśnie zamknąć oczy i jeden idzie z telefonem do toalety, a drugi, wiesz, siedzi i w ten sposób działa w ciągu dnia, bo coś tam było takiego, co mnie stresowało. W sumie nie ma to znaczenia, czy jesteś inaczej. Trzeba znaleźć ten rytm, który tobie pasuje. Tak? Jeśli komuś pasuje rano, to rano, jeśli wieczorem, to wieczorem. Na przykład z Wimem Hofem ja zauważyłem po sobie, że rano jestem w stanie wytrzymać dłużej na tym bezdechu, znacznie. Nie wiem, to pewnie ma jakieś tam znaczenie, niż wieczorem. Wieczorem nie jestem w stanie tak. Więc jeśli bym chciał się do tej metody bardziej, wiesz, przyłożyć, to tylko i wyłącznie rano. Tak. Może też ciało jest bardziej zmęczone wieczorem, czy po, wiesz, pracy, po wysiłku fizycznym, czy tam umysłowym, nie? Czasami rano właśnie jest inaczej, czy lepiej, nie? Wow. Trzeba szukać, trzeba być otwarty. Tak. Trzeba szukać. Otwarty, tak. Nie naśmiewać się z czegoś, wiesz, coś jest, poszukać informacji, spróbować, zobaczyć, a już zaskoczy. Czyli podsumowując, trzeba być otwartym, trzeba po prostu szukać i mieć właśnie tę otwartość umysłu, jak powiedziałeś, gotowość, że chcę spróbować, że chcę coś zmienić w moim życiu i zamiast sięgać po telefon, mogę sięgać po medytację i to może być moim takim pozytywnym nawykiem, przestrzenią dla siebie, która mnie ładuje, nie? Super, Seweryn, bardzo ci dziękuję. Piękna, piękna, piękne spotkanie z tobą, piękna rozmowa i tutaj dużo się od ciebie też nauczyłam i cieszę się, że mogliśmy po polsku porozmawiać. Zawsze widzimy się na zajęciach po angielsku. I dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci za pozytywną energię i za twoją mądrość. Dziękuję ci bardzo za spotkanie i za zaproszenie. Bardzo fajnie. Miłego dnia. Do usłyszenia.